Dzień dobry, witam Cię Mikołaju na kolejnej lekcji w ramach e-banku talentów. Dzień dobry. Czy dzisiaj będziemy kontynuować naszą pracę nad koncertem Haydna? Tak, sam dobra. Tak, kolejny. Już mam nadzieję, że dojdziemy do końca. No dobrze, to w takim razie zagraj kolejny fragment. Jeszcze tylko się nastroję, dobrze? Dobrze, oczywiście. Zacznijmy od początku. Uważaj, Mikołaj, w tej pierwszej frazie, którą zagrałeś, na intonację, bo tam cały czas gdzieś tam niektóre dźwięki są nieco za wysoko. Troszeczkę mamy odrobinkę jakieś tutaj problemy na łączach, więc gdzieś tam miałam parę dźwięków, które mi niestety przerwało. Więc teraz będę krótszymi fragmentami z tobą pracować, więc jakbyś jeszcze raz zaczął od początku tego fragmentu dzisiejszego. Dobrze. Dobra, poszukaj tutaj intonacji. Poszukaj alikwotów. To są dźwięki, które jak postawisz prawidłowo palec, na pewno usłyszysz alikwot, bo w tej chwili te dźwięki są niedoczyszczone i niestety przez to też traci bardzo brzmienie altówki. Altówka się robi tak negatywnym tego słowa znaczeniu, taka nosowa, wiesz, coś takiego jest w dźwięku. Odrobinkę, a to niestety wynika właśnie z tego, że nie są te wszystkie dźwięki czysto w 100%. A poszukaj jeszcze tego G. Masz pustą strunę, masz tutaj odnośnik. Chodzi o to, że grasz troszeczkę jakby niedokładnie intonacyjnie. Wydaje się być ok, ale jak się wsłuchasz w linię melodyczną, w postępowanie po sobie poszczególnych interwałów, to jest po prostu, są złe odległości, tak? Później D i C nie są też najlepsze. Spróbuj raz wolno przegrać to miejsce na intonację. Uważaj na to, uważaj na Ice'a. Tak, teraz było dużo, dużo, dużo lepiej. Jeszcze troszeczkę ten Ice był taki, tak? Niedoskonały, ale już zdecydowanie i G, i D, i C były bardzo dobre. Jeszcze raz spróbujmy wolno i potem zagramy już normalnie tą frazę. Za wysokie jest troszeczkę ice, za wysokie. O. O,
wiele lepiej. I teraz jeszcze, jak już będziesz grał w normalny sposób tą frazę, a czyli w normalnym tempie, to zwróć uwagę na zmianę pozycji, która jest po... Tak, tutaj schodzisz na D. Czyli schodzisz z drugiego palca na trzeci. Zwróć uwagę, żeby ta zmiana pozycji była jak najbardziej miękka, bo troszeczkę jakby zeskakujesz z tej pozycji, robisz tam taką przerwę i dopiero jakby dość spiętą ręką taką tak twardo zmieniasz tą pozycję, tak? Mhm. Powiedz mi, czy coś próbowałeś kombinować, że tak powiem, z tą lewą ręką, czy masz może właśnie, powinnam cię na samym początku lekcji w sumie o to zapytać, czy jakieś wnioski, czy coś ci się udało tutaj nad tym popracować, czy próbowałeś w ogóle coś tutaj zmieniać? Tak, próbowałem. Rzeczywiście szybciej można wtedy zmieniać pozycję, ale nie wiem, tak mi się wydaje, że jak jednak gram głośniej, to jednak wydaje mi się, że jak jednak tak trochę wygnę rękę, to rzeczywiście mogę chyba mocniej nadusić tym palcem, ale przy zmianach pozycji to rzeczywiście można szybciej. Znaczy wiesz co, bo jeśli puścisz rękę, znaczy wiesz, no, zmiana w ogóle aparatu to jest długi proces, to nie jest proces, wiesz, taki, że po prostu weźmiesz rękę, przestawisz i już będzie wszystko okej, tak? Bo ty nadal, wiesz, mimo że troszeczkę jest rzeczywiście mniejsze to wygięcie, ty nadal masz tą rękę w tej pozycji. Ta pozycja wcale nie sprzyja mocniejszemu naciskaniu palców. Wiesz, to jest cały proces. Powinieneś pomyśleć bardziej o tym, żeby tak samo jak tutaj w prawej ręce, prawda, grając, opieramy się w pewnym sensie. Opieramy się, kładziemy jakby rękę na ten instrument, tak? Podobnie powinno być z lewą ręką. Lewa ręka powinna niejako wisieć, czyli widzisz na przykład, ja jakby te mocne palce uzyskuję nie wciskiem, tylko ciężarem własnym ręki, czyli jakby się zawieszam na tej szyjce. Może jak w ten sposób bardziej pomyślisz, to nie będziesz musiał z tą ręką kombinować, bo w tej chwili wpływa to dość mocno na twoją sprawność techniczną, wiesz, i przez to właśnie niestety te wszystkie i zmiany pozycji, i jakieś takie figuracyjne rzeczy są dość ociężałe i niestety jakby grasz dość mocno do tyłowo tymi palcami lewej ręki, tak? I ta technika gdzieś tam brakuje przez to tej jakby takiej lekkości tempa. Na przykład właśnie w tym koncercie by się przydało bardzo dużo takiej właśnie lekkości tempowej, a przez to, że nie jesteś w stanie jakby, nie jesteś w stanie, wiesz, tak sprawnie palcami tutaj się przesuwać pomiędzy pozycjami, bo tu jest bardzo dużo grania po górach, tak, bardzo dużo tych zmian, to niestety to wszystko wynika właśnie z tego sposobu trzymania lewej ręki, tak, wiesz, ja wydaje mi się, że jestem mniejszych gabarytów niż ty i mam na pewno mam też mniejszą rękę, no jednak ty jesteś też mężczyzną, więc zupełnie inaczej. A nigdy nie czuję tego, żebym jakąś miała małą siłę w palcach. Wiesz, siła w palcach to nie jest tylko nacisk, tylko to jest też sposób opadania. Chodzi bardziej o taką siłę, wiesz, tutaj, wynikającą bardziej z tego spadania palca i z zawieszenia się na szyjce, a nie wciskania. Bo wiesz, bo ty w tej chwili właśnie wciskasz i to wciskanie niestety powoduje to, że twoja sprawność, taka biegłość, o może bardziej chodzi o biegłość, szybkość palców, spada niejako, tak? Mhm. Więc to bardziej o to w sumie chodzi, że wiesz, no jakby oczywiście możesz to przyjąć bądź nie, natomiast no wszelkie nienaturalne układy ręki sprzyjają temu, że nasza technika gdzieś tam idzie w dół, tak? I nasza technika, nasza prędkość palców, wiesz, no ja też wiele lat grałam na skrzypcach, zresztą skończyłam studia i na jednym i na drugim i po prostu, wiesz, więc jakiś tam powiedzmy zapas techniczny miałam, tak? Też powiedzmy ze skrzypiec, ale na pewno to, co zauważyłam przy altówce, to wszelkie jakieś takie właśnie wynaturzenia wpływają negatywnie, ponieważ my już grając na instrumencie o większej mензurze, już nasza biegłość
w pewnym sensie troszeczkę gdzieś tam spada, bo na skrzypcach te palce się stawia bardzo bliziutko siebie, prawda? Więc ta prędkość jest dużo, dużo większa. Natomiast na altówce stawiamy nieco szerzej, więc już samo rozszerzenie tych palców, tak jakby naturalne, które no jakby nie da się zagrać czysto nie rozszerzając tych palców, tak? Są szersze odległości niż na skrzypcach. To już samo to nam jakby troszeczkę obniża tą biegłość, tak? Tą szybkość już jest trudniej, już trzeba więcej mięśni do tego przysposobić, więc w tym momencie powinieneś szukać jak najbardziej ekonomicznego sposobu grania. Natomiast to na pewno nie jest ekonomiczny sposób grania. To jest sposób grania, który wynika z siłowości i wiesz, i później jak przyjdą jakieś takie duże, wiesz, utwory, duże koncerty albo jakieś takie kaprysy wirtuozowskie, to dopiero wtedy myślę, że poczujesz tak naprawdę ten problem, że jednak te palce nie są na tyle sprawne, na ile mogłyby być, tak? To spróbujmy jeszcze raz. Dobrze. Fajnie, bo widzę, że walczysz z tym łokciem. Jeszcze Mikołaj, postaraj się, żeby tego przegubu, bo troszeczkę ten, nie wiem na ile mnie widzisz, grasz w ten sposób, przegub jest właśnie. Znaczy, wiesz co, ręka, żeby była prosta. Ani w tą stronę, ani w tą, bo to są kolejne jakby takie wynaturzenia, tak? Mhm. Wiem, że to jest na razie niewygodne i trudne, ale wydaje mi się, że warto tutaj to zrobić, warto spróbować. Myślę, że na pewno to ci bardzo pomoże, jestem tego pewna. Dobra, uważaj, ta-ra-ra-tam, pa-ra-ra-tam. I tutaj właśnie możesz wystukać palcami, ale stukać, a nie wciskać te palce. To już tylko tą końcóweczkę fraski. Tak, dokładnie tak, tak. I widzisz, nie musisz tego robić łokciem tu, można to zrobić tak, w ten sposób, tak, używając tego mięśnia. Mhm. Spróbujemy. Jeszcze większe oparcie na tryl. Traram, tryram. Dobrze, wiesz, tam troszeczkę się spieszysz. Jaki tam jest rytm? Tam, para. Bo tam jest jakaś nerwowość. Ósemka z kropką i... I dwie 32, dokładnie. Jam, pa, pa, pam. One muszą być równe. Tam, pa, pa, pam. Troszeczkę skracasz tą ósemkę z kropkami. Z kropką. Mówię kropkami. I zostajesz na tej drugiej 32. Jam, pa, pa, para, para, priaram. Jeszcze wiesz, jeszcze brakuje takiej sprawności. Ty grasz pierwszy, drugi, czwarty, tak? Za krótki palec na takie akcje. Wiesz, o co chodzi? Chodzi o to połączenie tych 32 z późniejszym tekstem. Jam, patataram, param, z tymi ósemkami, tak? Żeby zostajesz trochę na tej drugiej 32. Jam, paratara, tara, coś takiego się robi. Czyli żeby płynnie połączyć. Tarata. O wiele lepiej, super, lecimy dalej. I teraz zobacz, Mikołaj, bo tu już jesteś w tempie poniżej, tak? Zobacz, przed chwilą byłeś jam, paratara, taratam, pam.
pam, pa, 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 a ty już tam, pa, 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 pa. Wiesz, nie możesz, jakby rozpoczynając kolejny fragment, zmieniać zbytnio tempa, tak? Czyli albo w tamtym fragmencie byłeś nieco za szybko, albo ten fragment grasz troszeczkę za wolno, tak? Dobra, fajnie. Jeszcze jakbyś troszeczkę jam, pa, 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 pam, tą pierwszą ósemkę zagrał jakby o, z odpuszczeniem. Bo troszeczkę... troszkę twardo ją grasz, tak? Jam, pa, 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 pam, żeby to poszło z, wielką, z większą miękkością i lekkością. Tak, Mikołaj, i tutaj wiesz co, pomagaj bardziej lewej ręce prawą. Niech prawa ręka tutaj dowodzi, bo ewidentnie momentami występuje taki minimalny asynchron, jak już tam wchodzisz do tych wyższych pozycji. Prawa ręka wyprzedza lewą. Dobrze. I uważaj, żeby nie grać twardo. Tam, pam, jam. Cały czas, żeby to było bardzo, bardzo melodyjnie. Świetnie! Dobra. I teraz tak, bardzo dobrze jest intonacyjnie, ale grasz jakby przyciężko. Jaram, pam, param, pam, tą górkę. Jaram, pam, param, pam, 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 pam. Więcej lekkości, nie bój się tutaj tempa, naprawdę bardzo dobrze masz wyćwiczony ten fragment, więc nie ma jakby powodu do tego, żeby tutaj aż tak bardzo zwalniać, tak, tak znacząco, bo to naprawdę słychać i wtedy jest, jest takie wrażenie, jakbyś miał moment zawahania, tak? Świetnie. Jeszcze jakby ci się udało minimalne zrobić crescendo. Tar, pa, para, pa, pam, do tej nutki. Tam już pod sam koniec. Tak? I tą nutkę ładnie, mięciutko. Pam. Dobra, jeszcze znowu było to wszystko twardo, bo grasz bardzo tutaj spiętą ręką. Jakbyś spróbował po tej ósemce ten dźwięk łam, pa, 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 troszeczkę wypuścić i uelastycznić troszeczkę ten nadgarstek swój, dobra? Mhm. Super! Doskonale! To drugie wejście było właśnie takie, jak trzeba. Te wszystkie długie nuty były właśnie mięciutko zagrane. Super. Mhm. Lecimy dalej. Dobra. Tutaj to, co najbardziej razi w tym fragmencie, to jest pewnego rodzaju nerwowość w zmianie pozycji, tak? Tam się strasznie spieszysz i widać, że boisz się chyba tej zmiany, tak? No tak, tutaj muszę się rzeczywiście tak trochę pospieszyć. Tak, ale zagraj ją troszeczkę, raz zagraj wolno, bo przez to, że ty właśnie tutaj robisz jakieś takie wygibasy lewą rączką, a to jakby wydłużasz sobie tą drogę, to nie jest wcale tak daleko. Przeanalizujmy teraz, o ile to jest pozycji. Tak naprawdę to jest wejście, można powiedzieć, z pół pozycji, tak? Tak, tak, z pół pozycji do trzeciej. Do trzeciej, dokładnie. Więc to nie jest wcale aż tak daleko. I teraz, jeśli by ci się udało nie robić żadnych ruchów, tylko pokonać tą odległość całą ręką, jednym ruchem
I kciuk również, tylko żebyś właśnie nie robił żadnego, wiesz, gwałtownego ruchu tutaj kciukiem, tylko żebyś pociągnął jakby całą rękę tym mięśniem, to wtedy będzie dużo łatwiej. Spróbujmy. W tej chwili robisz troszeczkę coś takiego, a bez tego ruchu, bez dodatkowych ruchów. Tu nic się nie rusza, tylko po prostu właśnie. Mikołaj, a udałoby ci się, żeby nie wchodzić na taką rękę, tylko normalnie na prostą rękę, bo ty w tej chwili wchodzisz na taką rękę. O, dokładnie. I zobacz, widzisz, że jest dużo bliżej. Wszelkie, mówię, wszelkie odchylenia ręki powodują, że pokonujesz w tym momencie większą odległość, tak? Tutaj... To nie jest wcale aż tak daleko, a zobacz, jak... Próbując... Też trudniej, tak? Więc zachowaj tutaj rękę w normalnej pozycji prostej. Tak? Spróbujmy jeszcze raz. Jak będziesz sobie oglądał ten film, to dostrzeżesz, że występuje taki minimalny u Ciebie ruch, oczywiście ja teraz go bardzo uwypuklam specjalnie, żebyś zobaczył, w czym jest problem, że robisz coś takiego. Żeby nie ruszać nic nadgarstkiem. O ile właśnie więcej elastyczności w nadgarstku w prawej ręce by się przydało, tak tutaj ten nadgarstek lepiej, żeby pozostał jednak nieruchomy w momencie zmiany pozycji. Tak, nie chodzi mi oczywiście, broń Boże, o usztywnienie tej ręki, bo żebyś mnie jakoś opacznie też nie zrozumiał, ale chodzi mi po prostu o to, żeby w momencie zmiany pokonywać jak najkrótszą drogę. Wszelkie ruchy dodatkowe, wychylenie łokcia w tą, przeguby w tą czy w tą, powodują wydłużenie tej drogi. Jest o wiele lepiej i zauważ, że ta zmiana pozycji jest dużo mniej słyszalna w tej chwili. I jeszcze to, co jest bardzo ważne, to żebyś dograł dźwięk przed zmianą pozycji, żebyś nie, żeby ta zmiana odbyła się możliwie jak najkrótszą drogą, w jak najszybszym tempie. Czyli chodzi o to, żeby szybciusieńko dosłownie, wiesz, tak się przemieścić z pozycji do pozycji, nie skakać, tak, żeby to nie było na zasadzie skoku, tylko na zasadzie takiego, można powiedzieć, takiego muśnięcia szyjki altówki, tak? Więc to uważaj tylko, Mikołaj, żebyś, jak próbujesz w ten sposób, uważaj, żebyś nie robił czegoś takiego... Bo wiesz, już w momencie, gdy będziesz grał utwór w całości, to nie ma tych, nie ma czasu na te nutki rozbiegowe, ich nie ma, tak? Czyli musisz ćwiczyć bezwzględnie, wiesz... Ja to nazywam tak jakby z powietrza, tak? Pisik! Ojejku, przepraszam. Dobrze. Dobra. Dobra. Pararam. Nie. Bardziej miękko. Zagraj bardziej miękko. Właśnie tą figurkę. Mógłbyś jeszcze raz powtórzyć pierwsze tarararam, parararam. Jest to troszeczkę, wiesz co, nie rozumiem do końca rytmicznie. Jarararam, tarara, coś tu spieszysz się.
Zagraj raz zupełnie równo. Dokładnie. I teraz wiesz, Mikołaj, by się przydało więcej miękkości. Tak? W dźwięku i do tego też potrzebujemy dużej elastyczności w prawej ręce. Jak będziesz grał twardo, to będzie twardy dźwięk, więc postaraj się poszukać tej miękkości. To jest, wiesz, zwłaszcza potrzebne nam na A-strunie, bo A-struna jakby z natury jest taka troszeczkę jaskrawa, tak, na altówce, więc musimy w takich momentach kantylenowych niejako tą jaskrawość zabić i spowodować, żeby ta struna brzmiała bardzo mięciutko, tak? Uważaj, Mikołaj, bo troszeczkę uciekasz z niektórych. Tu grasz ta-ra-ra-ra, ta-ra-ra i tu lecisz. Ja-ra-ra-ra, pa-ra-ra, ta-ra-ra-ra. Tak? Więc graj wszystko w jednym tempie. Dobra? Uważaj tam przy tym podejściu na intonację, tak? I też bardzo ważne jest, żebyś troszeczkę sobie zostawił jeszcze powera na tą najwyższą nutę, tak? Czyli żebyś nie zdusił dźwięku za wcześnie i żebyś nie osiągnął tego w tej największej dynamiki forte za szybko, tak? Tylko żeby to stopniowo tam, pam, pam, i tak dalej i dopiero na tej górnej nucie, żebyś się tak rozśpiewał maksymalnie. Wiesz co? Jeszcze uważaj na taką jedną rzecz, bo ty wibrujesz każdą z tych nut i to jest takie, to brzmi jak takie troszeczkę dowibrowywanie, ponieważ zaczynasz wibrację i zaraz kończysz, tak? By się przydało, żebyś może pomyślał nad tym, jak to zrobić, żeby może wibrować każdą z tych nut praktycznie do końca. Może nie aż tak intensywną wibracją, tylko właśnie bardzo taką miękką, prawie tak ledwo co, wiesz o co chodzi? Bo ty w tej chwili bardzo intensywnie zaczynasz wibrować każdą z tych nut, po czym gdzieś tam w połowie kończysz tej wibracji i ta nuta zostaje taka biała, tak? Mhm. Okej? Okay? Dobra? I musi być tu sprawnie. Ta 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 ra ra ta. Ta to jakby doprowadza do tego dźwięku. A ciebie troszeczkę jest ja ta ta ra ra tam. Ja ta ta ra ra tam. Ja wiem, że tam łapiesz w międzyczasie ten dwudźwięk, ale musisz to tak wyćwiczyć, żeby ten dwudźwięk natychmiast wystąpił po tej figurce, tak? No wiesz co, to teraz dużo lepiej się słuchało tej właśnie wznoszącej gamy. Bardzo fajne to było i rzeczywiście, wiesz, ta wibracja była bardzo mięciutka i jak widzisz, nie wymagało to chyba od ciebie aż tak dużej, jakiegoś dużego wysiłku, tak? Tylko jedynie atencji. W tej figurce jeszcze możesz, wiesz, uwypuklić górę. Ja ta ta ra ra tam, ja ta ta ra ra tam, bo troszeczkę jest ta ra ra, taka jest troszeczkę prze... szybko, taka przegrana bardzo szybko, taka przeleciana. Dobra. Intonacja. Mhm.
troszeczkę wystroić to, bo rzeczywiście tam się jakieś zdarzają intonacyjne. Słucham? To jest w ogóle bardzo niewygodne miejsce. Wiem, bo wymaga bardzo dużego rozciągnięcia, prawda? Wydaje mi się, że ty za bardzo masz rękę w pozycji tego dolnego palca. Jakbyś na odwrót ustawił bardziej górny palec, tak? Czyli ten czwarty i wyciągnął dół. Myślę, że byłoby dużo łatwiej, bo w tej chwili ty bardzo mocno tą rękę musisz... Właśnie, jeszcze to wychylenie tutaj też, to wcale nie pomaga. Spróbuj właśnie bez wychyla, a spróbuj ustawić te dwudźwięki bez takiego mocnego wpychania łokcia do środka. Co? Spróbujmy wolniutko to miejsce zagrać. Właśnie już konkretnie te dwudźwięki, Wcześniej, gdy miałeś wychylony ten łokieć, to jakby nie dociągałeś tych dźwięków, a teraz wychodzi na to, że one są troszkę za wysoko, tak? Mam wrażenie, że masz większy zapas teraz tutaj. No, spróbujmy. Dobra, a jakbyś bez tego tararara, tylko najpierw jakbyś poustawiał najpierw te dźwięki i sprawdził, w którym kierunku, bo cały czas gdzieś tam to zawyżanie się pojawia od samego początku. To jest gorsze. Wiesz co? Mikołaj, uważaj, bo w ten sposób nic nie usłyszysz. Jak chcesz intonację... Musisz wolno prowadzić smyczek i wtedy dostrajać, ok? Mhm. Tylko wiesz, nie idź dalej, dopóki nie dostroisz pierwszego dwudźwięku, dobrze? Możemy tak się umówić? Chcesz troszeczkę za szybko chcesz osiągnąć od razu efekt, wiesz? Więc sobie tak wolniutko, jakbyś przegrał to miejsce, tak? Sobie w ten sposób wolno postroju, bez tego da-ra-ra-ra, tylko po prostu tam-pam. Same dwudźwięki załapał, tak? Te odległości. Ile tu trzeba? Da-ra-ra-ra-ra-ra. Jaką odległość musimy tutaj, tak? Chwycić. Tak, pierwsze co, dokładnie tak, pierwsze co, musisz się nauczyć ta 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 ra 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 pam, chwycenia tego dwudźwięku. Możesz nawet dwie ostatnie szesnastki, ta ra pam. Najpierw musisz
poćwiczyć ten skok, tak? Bo przesuwasz tam rękę, tak? Do tyłu. Do pół pozycji. I teraz tak, Mikołaj, jak będziesz oglądał sobie film, to zwróć uwagę, ty robisz to tak. Tara, pa. Czyli ty de facto przesuwasz rękę do góry, zamiast do dołu. Ręka idzie do dołu. Po co ten ruch tu? Widzisz? A ty robisz... Więc sobie utrudniasz jeszcze coś takiego. Spróbuj pójść po prostu jakbyś schodził do dolnej pozycji, dobra? Zresztą to chyba wynika z tego, że mam właśnie świadomość, że zaraz będzie właśnie czwarty palec. Tak właśnie. Ale mi się wydaje, że to jest w głowie. Uwierz mi, że na pewno nie masz krótszego czwartego palca od mojego. To na 100% nie. A nie gram z jakimś dziwnym wychyleniem. Powiem ci szczerze, że w życiu bym nie była w stanie z takim układem ręki zagrać na przykład sonaty Paganiniego. To by było absolutnie niewykonalne, bo ja bym nie była w stanie ruszać palcami gdzieś tu po górze, tak? Więc to bardziej chodzi o taką sprawność techniczną. Oczywiście zrobisz jak zechcesz, bo jakby no ja nic tu ci nie mogę nakazać, mogę ci jedynie coś doradzać, a doradzam ci rzeczy z własnej praktyki jakby wykonawczej, więc jakby nie... A raczej staram się, wiesz, jak zawsze pracuję czy ze studentami swoimi, czy z uczniami, no to raczej, wiesz, staram się doradzać te rzeczy, które gdzieś tam u mnie podziałały, a że miałam wybitne szczęście akurat na swojej drodze spotkać pedagogów, którzy bardzo dużą uwagę właśnie poświęcali aparatowi gry, w szczególności właśnie kiedyś tam jak za młodu na skrzypcach jeszcze, tak, słynny świętej pamięci profesor Mirosław Ławrnowicz, który był, że tak powiem, znany ze swoich korekt aparatu gry i zresztą dzięki niemu, wiesz, do tej pory spokojnie gram, bo ja mam, wiesz, ja mam na przykład gangrena w ręce, więc w momencie, gdy pojawiały się jakieś nadmierne ekstensje, czyli rozszerzenia mojej ręki lewej, to zaraz się pojawiał problem z ręką, taki kontuzje. Natomiast szczęśliwie odpukać... Odkąd przeszłam właśnie taką korektę aparatu gry i prawej i lewej ręki, no w szczególności w tym wypadku lewej, powiem ci szczerze, że to naprawdę zdarzają się zupełnie sporadycznie te sytuacje i one występują wręcz w takich absurdalnych, bardziej domowych sytuacjach typu odkurzanie, gdy się za bardzo napnę i gdzieś tam wysiłkowo przy noszeniu zakupów, czyli przy przeciążeniu. No i 3 razy na altówce przeciążyłam tą rękę, grając 24 kaprys Paganiniego na altówce. Decymy, przy decymach, no bo tam wiadomo, że to już jest paranormalna dosłownie ta odległość decymy na altówce prawie 42, więc wiesz, więc jakby dlatego stąd widząc, bo widzę, że się w jakimś tam sensie jednak męczysz i ty chyba czujesz to, że ta sprawność gdzieś tam jest jednak obniżona, tak? Więc dlatego, wiesz, po prostu chcę ci podpowiedzieć, że to niestety wynika z tego. No zresztą mówię, odkładając instrument, tak jak wczoraj to, tak jak ostatnio to robiliśmy wczoraj, czy pewnie ćwiczyłeś i tak dalej, to generalnie ta ręka jest zupełnie nienaturalna, tak? W takiej pozycji jest na tyle duże napięcie, że sobie jeszcze wyobraź, że tu trzeba ruszać palcami, tak? Więc to wszystko jest, w takiej pozycji jest dużo łatwiej i naprawdę uwierz mi, że dużo łatwiej jest osiągnąć też tą siłę palców, tylko to jest kwestia po prostu, no niestety minus całej akcji jest taki, że się trzeba przestawić i rzeczywiście mocno zwracać na to uwagę, a ja wiem, że wszelkie zmiany aparatowe są niezwykle trudne, upierdliwe i wymagają czasu, cierpliwości przede wszystkim, tak? Ja to zawsze się śmieję, jak robimy jakieś właśnie korekty, to zawsze właśnie się śmiejemy, że to jest po prostu, w cudzysłowie oczywiście, krew, pot i łzy, no bo tam krwi żadnej nie ma, ale ogólnie jest to zawsze bardzo frustrujące, bo już po paru dniach pilnowania tego ciągłego, tak, to człowiek ma naprawdę, uwierz mi, dosyć, ale zawsze no, są tutaj ogromne korzyści z tego, tak, więc w tym wypadku... Myślę, że warto i na pewno ci to bardzo usprawni technikę całą, więc jakbyś zechciał spróbować, to myślę, że za jakiś czas byś się przekonał, że rzeczywiście tutaj to ma dobry wpływ. Więc spróbuj teraz właśnie ustawić tak tą rękę. Naprawdę uwierz mi, że nie musisz aż tak bardzo... przede wszystkim nie powinno się dostosowywać jakby całej ręki do jednego palca, tak? To ten palec trzeba na tyle wytrenować, żeby go wyciągać, a nie całą rękę do tego tresować, tak?
Spróbujmy. Spróbujmy znaleźć inny sposób złapania tego dwudźwięku i tego czwartego palca. A jeszcze jakbyś puścił tą część troszeczkę ręki. Lepiej. I teraz spróbuj ten czwarty palec. Najpierw, widzisz, wcale nie musisz aż tak bardzo tego wyciągać. Jest mniej niż ci się chyba wydawało. Tak? Mikołaj, a jakbyś spróbował, bo robisz coś takiego, nadal robisz coś takiego z ręką, a jakbyś po prostu poszedł do tyłu, ale bez tego wypychania tutaj. O właśnie. Tylko zobacz, świetną masz pozycję ręki, a tu nagle... Nawet nie potrafię tego odtworzyć, coś tu wypychasz, jakbyś... Spróbował tylko zmienić po prostu pozycję w tej ręce. Spróbujmy. I spróbuj czwarty dostawić. Widzisz, nie wymaga to tak aż dużego wychylenia ręki, jak robiłeś to wcześniej. Zagraj sobie teraz jeszcze raz, bo to wiesz, mi chodzi bardziej o to, żebyś to poczuł, tak? Już jakby tą końcówkę naszej lekcji dzisiejszej chciałabym poświęcić temu, żebyś poczuł tą różnicę. Zagraj ponownie tak, jak grałeś wcześniej. To miejsce właśnie. Dobra, a teraz spróbuj tak, że tak powiem, po mojemu. Tak jak cię tu bezczelnie przymuszam do jakichś dziwnych wygięć ręki, znaczy dla ciebie w tej chwili nienaturalnych, tak? Dalej poleć z tym układem ręki. Uważaj, bo znowu już idziesz w swoim kierunku. Tutaj uważaj, na tu, tak? Tak. Nie wiem, czy widzisz, ale tak jakby... Nie wiem, czy czujesz, znaczy na pewno, wiesz, teraz podejrzewam, Mikołaj, że jest ci trudno to ocenić, no bo jest to, wiadomo, nowe... Co jest dla nas nowe, jest niewygodne. Ale na pewno zaobserwowałeś, że jest czyściej i że jakby od razu stawiasz palce i od razu jest czysto. Nie musisz się specjalnie starać jakby, tak? Mhm. Chyba tą różnicę myślę, że dostrzegasz. Tak. Czy jest to dla ciebie bardzo, wiesz, w ogóle trudne to trzymanie tej ręki? Czy w tej chwili, jak się przekonałeś, że ta odległość dla czwartego palca nie jest aż tak daleka, to czy już jakby jest troszeczkę łatwiej? Czy jest, wydaje mi się po prostu, że to kwestia jest przyzwyczajenia jednak. Tak. Dokładnie tak. Wiesz, mi się wydaje, że ty byłeś głęboko też przeświadczony o tym, że jak wychylisz właśnie tą rękę, to będziesz miał mocniejsze palce. A teraz jak zaczynasz próbować grać troszeczkę w inny sposób, to myślę, że też się powolutku przekonujesz do tego, że można to zrobić inaczej i mniejszym w sumie nakładem takiej siły z mięśni i takiego, wiesz, właśnie siłowania się z własną ręką, tak w sumie. Dobrze, no to słuchaj, bardzo, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą lekcję. Mam nadzieję, że parę nowych właśnie jakichś takich rzeczy, że mam nadzieję, że tutaj będziesz miał dużo cierpliwości, żeby poprawić pewne te rzeczy. I do zobaczenia na kolejnej lekcji. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia.